Cześć wszystkim, z tej strony Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mass Effect 3. No i co? Używamy w tej chwili mapy galaktyki i idziemy zacząć, ostateczną batalię, mówiąc wprost. Ostateczną, znaczy ja się cały czas poprawiam, że to jest kluczowa bardziej bitwa niż ostateczna, ale w sumie myślę, że oba te terminy są adekwatne. Więc co? Stacja paliw, a olać ją, Noveria. Przekaźnik masy poproszę. W ogóle spójrzcie już absolutnie wszystkie układy. Pomijając fakt, że nie mamy dostępu do ani jednego innego układu niż gromady lokalnej, to każdy układ absolutnie jest zajęty przez żniwiarzy. To w ogóle wygląda też niesamowicie. Nakaż flotom lot na ziemię. Każdy statek ma taki rękaw z boku? Commander, you've got a priority message from Admiral Hackett requesting to come aboard. Permission granted. Aye, Commander. No i idzie dowódca tej całej zgrai, prawda? On jest stopniem wyższy nawet niż nasza Shepard. Trzeba o tym pamiętać. Tak nawet Cortez się przywlókł z hangaru promów, żeby go przywitać. Raczej, żeby zasalutować. Are you ready to bring the might of the galaxy to bear on the Reapers? Yes, sir. Then let's make sure the fleets are ready. W sumie ja nie wydaje mi się, żebyśmy wcześniej go spotykali osobiście. To chyba jest nasz pierwszy raz, kiedy właśnie jesteśmy na wprost niego. Never before have so many come together from all quarters of the galaxy. But never before have we faced an enemy such as this. The Reapers will show us no mercy. We must give them no quarter. They will terrorize our populations. We must stand fast in the face of that terror. They will advance until our last city falls. But we will not fall. We will prevail. Each of us will be defined by our actions in the coming battle. Stand fast. Stand strong. Stand together. Hack it out. Shepard, the Sword fleets are ready to strike at the Reapers surrounding Earth. While they keep the enemy engaged, you and Hammer ground forces can take London. London? Why aren't we hitting the Citadel directly? Anderson can brief you on that. Admiral, how are you holding up? We are ready to end this. But as you can see, the station's closed itself since it appeared over London. Damn it. Gotta get the arms open to dock the Crucible. Exactly. But London is surrounded by Hades cannons. Hammer transports can't land while they're active. You lead a squadron of smaller shuttles. Infiltrate with a ground team to take out the cannons using heavy weapons. Hammer can land, and we'll set up a forward operation space. I still don't see how we're getting to the Citadel from London. The Reapers use this beam to transport humans, alive and dead, to the Citadel. From the FOB, Hammer will launch an all-out assault on the Citadel beam. Everyone who makes it that far will take the beam to the Citadel, then locate and activate the Citadel arm controls. Once we see those arms, Shield Fleet will escort the Crucible to the Citadel. But timing will be critical. We don't have enough firepower to keep the Crucible safe for long. Dobra, tak jeszcze wracając do poprzednich kwestii, znaczy komentując poprzednie kwestie, mianowicie przemowę Hacketta. Z jednej strony bardzo fajnie i bardzo mi się podoba, że pokazali po prostu wojska, jakie my zebraliśmy, prawda, z getów, Quarian, floty. Pokazali. Natomiast z drugiej strony trochę szkoda, że się cięła taka fajna przemowa. Dobra, w każdym razie. Nothing's ever easy. No reason it should start now. It's desperate. I don't even want to guess at our odds. But this is the only plan we have. If we wait, the Reapers bleed us slowly. Conventionally, we can't defeat the Reapers without the Crucible. Get the Citadel arms open. Commander, whatever the cost, we'll do the rest. Najlepsze jest to, że my w zasadzie nie wiemy, co ty teraz zrobi.
to all of us. No i co? Ja w dalszym ciągu biorę ze sobą Garusa i koniec, kropka. I co? I... W zasadzie to Garus jest... Nie, przepraszam, nie Garus. Ashley by była najstarszym naszym towarzyszem. W sumie właśnie wezmę Ashley jako najstarszego naszego towarzysza. Właśnie. Chociaż... Czy Ashley? Czy się Garusa na pewno biorę, ale... Kto mi się najbardziej przyda? W sumie nie wiem. Zielonego pojęcia nie mam, naprawdę. Dobra, powiedzmy, że niech będzie Ashley. Akceptuj wobec tego. I co my tutaj mamy? Musimy jej bronię zmienić w ogóle. Ashley naszej. Bo my mamy wyposażone fajne rzeczy. I to akurat myślę, że jej wyposażymy to samo, co ma Garus, czyli siekacza i tajfuna. To będzie wcześniej chyba. Tak, jest wcześniej. Czekajcie sekundkę. Ja jeszcze tak sprawdzę. To ma takie ulepszenia, a to ma takie. Okej. Dobra. I moduł koncentracji. I tutaj masz tajfuna. Proszę to i to. A ja mam rzeczy też odpowiednie. I co? I ruszamy na batalię. Na ziemię wracamy. Approaching Sol Relay, Commander. Dlaczego widzę te dziadowskie okularki w trakcie scenki? Ajajaj, nieważne. Destiny Ascension. Ale to jednak daje satysfakcję, widok tych wszystkich wojsk. Alliance fleet reporting. Turian fleet reporting. Asari fleet reporting. No, jest też flota kwariańska. Quarian fleets accounted for and ready. Geth fleet reporting. All fleets reporting in, Commander. Ready to engage on your command. W sumie to fajnie by było widzieć, jak każda z tych flot, wiecie, się zgłasza do tej gotowości, tak jak w przypadku kwariańskiej floty, ale niestety to tylko Joker nam listę obecności sprawdzą. Są to Oculusy z Mass Effect 2. Yeah.
breaking off, preparing for descent. Shepard. Good luck. Joker specjalnie dla nas wstał. You too, Joker. No, wraca za stery swojej ukochanej Normandii. Advanced teams are away. Hammer's in position and waiting for you guys to clear a path. Normandy's rejoining Sword. Stay safe. I'll be back before you know it. I'll hold you to that. Normandy out. We're closing in on the LZ, Commander. How's it look? Like hell? Take a look for yourself. No, rozwalony Londyn. It doesn't even look like Earth. Super. Shit, we got a lock. Hold on. Szkoda, że pojedyncze promy nie mają takich ulepszeń jak cała Normandia, że wiecie, system maskowania załączyć i gdzieś ich mamy. Damn it. Status. That was the squad responsible for taking out that defense turret. Who's on it now? Nobody in the vicinity. All either deployed or shot down. Drop us off. Ma'am? We have to take that thing out before Hammer can land. Understood. Change of plans, people. We're gonna take out that Hades cannon. And how are we gonna do that? That downed shuttle would have been carrying heavy weapons. Perfect. You heard the man. Once we're clear, make your way to the crashed shuttle. We'll search the wreckage for heavy weapons. Right behind you. Co on drogo, naprawdę mi szkoda, że tak już nie widzimy wrogów, bo czemu by nie? Ach, nawet stąd nie wystrzelę. Szkoda, że nie rozstawimy teraz tego ciężkiego działka, by się przydało w sumie. No gin! Dobra. Czekajcie, tak mi się przypomniało, że powinnam to tutaj załączyć. Czekajcie, mam pewien pomysł, mianowicie pyk. A, tak jest. I to ma niby być czas spowolniony, tak? Ludzie, no ludzie. Proszę ja was. Dobra, jeszcze raz. No kiepsko to działa niestety. Szkoda. Tak, mamy to działo w ogóle. Niestety, ale cóż, i tak jakby zdecydowałam się, że sobie wezmę ten właśnie, jak to się nazywa, strzelec wyborowy. Zwiększa celność i szybkostrzelność, tak? W sensie, przyznam, bez bicia miałam nadzieję, że to będzie tak jak w Mass Effect 2, w którym to spowalnia to po prostu czas dla gracza na chwilę, ale niestety nie. Dobra, na szczęście to się udało, więc hura. W sumie mogę tego używać, jak idę szarżować. Zwłaszcza, że jestem kamikadze normalnie. Styl walki kamikadze. Brutali mają te. W ogóle gdzie jest Cortez? Czy Cortez tam dalej stoi? Aż sobie sprawdzę na szybko. Nie, ale mamy wieżę Elżbietę, tak? Tak to się chyba nazywa. Tak, ja wiem, że Big Ben, ale taka właśnie w ogóle ciekawostka, co nie dla tych, którzy nie wiedzą. Big Ben to jest dzwon, który się w tej wieży mieści, a w rzeczywistości wieża się nazywa właśnie wieżą Elżbiety. Tam królowej Elżbiety. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku, muszę przyznać, bo ja wiem, jak to się nazywa po angielsku, ale po polsku za Chiny nie wiem.
Więc no ciężko mi trochę powiedzieć. Tam ktoś jeszcze jest. Przydałoby się właśnie pozbyć tych dziadów. Ja oczywiście w dalszym ciągu myślę, priorytetem pod tytułem, czy coś tutaj w ogóle dookoła jest. Bo zielonego pojęcia nie mam. W sensie ja bym chciała w tego Grasanta, żebyście wycelowali ktoś. Może by tak granatem jakimś. Może by się tak schować przy okazji. Myślę, że to też jest opcja dobra całkiem. Albo może Medigel. Też myślę całkiem nie najgorszy pomysł. Gdzie jest ten brutal? Padł? Okej, w ogóle widzę, że jest jakiś ciężki przeciwnik jeszcze. Wyświetla mi mapa. Gnojka jakiegoś. No, gdzieś mi wyświetla ciężkiego przeciwnika. Swoją drogą, mamy tą strzelbę całe. O małym odrzucie. Fajnie, szybko strzelne jeszcze. Ale celownik ma do dupy. Jezus Maria. Jak to nawala? Ja nie mogę z tym. Nie, po prostu no nie. Tak, nie mogę przecież użyć mocy, jak mam to włączone. Ajajaj. Masakra. Masakra po prostu. Dobra, co tutaj jest? Już nic. Aha, no to jestem z was dumna, moi mili. Daliśmy sobie radę bezwzględnie. A ja oczywiście zdążyłam zapomnieć, że mam sądy, że mam wieżyczkę, bo po co mi to, co nie? Jak walczę. Kompletnie bezcelowe. Gdzie ja mam w ogóle iść? Tam gdzieś. Wrak promu. Dobra, no to powoli zmierzamy tam. Jak sądzę, mam tutaj wejść. Prawda, ja niespecjalnie chcę na chwilę obecną. Dlaczego mi tak trzęsie? Znaczy nie, no wiem dlaczego tak trzęsie, ale... Chciałabym, żeby tak nie trzęsło. O, może w ten sposób. Dobra, szybki zapis sobie uskutecznimy. Tutaj dookoła nic nie ma do zebrania. W sensie, wiecie, mimo wszystko ja szukam rzeczy, z którymi można wejść w interakcję, bo nie wiem, bo może jakoś się da skomentować to, co się dzieje po prostu wokół nas, jakoś ziemię. Albo ten... Okej. O kurczę. To dobrze. No to wyląduj. Najważniejsze właśnie, że jesteś tu żywy. I mam nadzieję, że bezpieczny również. Ogólnie też ciekawostka. Też wam powiem ciekawostkę. O Jezus Maria. Medigel potrzebny. Doprowadziliśmy do tego, że właśnie Cortez przeżył, bo on mógł tutaj zginąć. Były do tego predyspozycje, ale jednak, wiecie, właśnie my doprowadziliśmy ponownie do tego, tak samo jak w przypadku, cóż, innych znanych nam ludzi. Co? Czy ja w ogóle dobrze mówię? Możliwe, nie wiem. Nieważne, nie myślę nad tym w tej chwili, bardziej myślę nad tym, że jesteśmy w trakcie walki. Natomiast właśnie doprowadziliśmy do tego w skrócie, że Cortez przeżył, a nie zginął, bo mógł zginąć i tyle. Właśnie wykonując jego wątek fabularny. Gdzie jest ta wieżyczka? Ona tam w ogóle nie doleciała, z tego co widzę. Czy ona tam gdzieś się aktywowała? Na Boga nie widzę, za bardzo trzęsie. Tak, chyba jest przy sądzie. Tak mi się wydaje przynajmniej, że tam jest przy sądzie zaraz. Kij wie. Ła? Fajnie by było, jakby podszedł, bo bym go... bym go po prostu wzięła z tego... Jezus Maria. Wzięłabym go, dobiła przez zasłonę. Ale nie, niestety. Gdzie jest w ogóle ten Kain? Swoją drogą zdałam sobie sprawę, że mi się pomyliło coś. Mianowicie na Tessie powiedziałam, zdaje się wam, że Morin by do nas przyszła na Tessie. Natomiast nie na Tessie, ona na Ziemi by przyszła. Tak mi się teraz przypomniało. Przyszłaby... właśnie... Mamy dwa Kainy. To ja
sobie może wezmę drugiego, bo się przyda. Na pewno. Pozwolę sobie. No i fajnie. Tak, robi nam się zapis. Właśnie, słychać małpę. I to właśnie by była Morind, gdyby Morind w ogóle właśnie była z nami w dwójce. Czy to się udało? Nie mam zielonego pojęcia. Prawdopodobnie nie. No cóż, trudno bywa. Fajnie by było, jakby ten pocisk zawrócił i bym zrobił Sayonara Banshee i w ogóle wrogowie moi Sayonara. Ale niestety, chociaż pocisk był, to się nie przydał. Nie wiem, gdzie on poleciał, jakie szkody zrobił. Nie obchodzi mnie to w tym momencie już. Tak, natomiast mamy misję, żeby przeżyć, co? Nie, nawet nie wiem. Nawet mi się nie wyświetla ta misja. Bardziej obiekt misji. Dobra, ma to jednak swoje, jakieś swoje plusy, ta umiejętność. Ale takie se. W sensie ja z niej korzystam normalnie. Faktycznie ten celownik się zmniejsza, jak mam tą umiejętność włączoną, z tego co widzę. Aha, znowu zapominam o tym, że mam wieżyczkę, że mam sondę bojową, którą może by tak właśnie uruchomić. Tak? Dobra, to ja może... nie, dobra, niech się jeszcze schowa, Shepard, moja droga. Mamy prom, biegniemy do niego. Get us out of here, Corporal. You okay? I'm alive. That you are, Commander. Anderson. Anderson. I knew you wouldn't let me down, Shepard. It's good to see you. Zapomniałam, że tu jest ta interakcja i tak ręka mi na myszkę poleciała. Now that the heavy air defenses are dealt with, Hammer can land. And not a moment too soon. What's left of the resistance is holding a forward operating base. But the Reapers are countering already. Once we regroup, it's gonna be up to Hammer to take up the fight. It must have been brutal here. Cut off from the rest of the Alliance. It's been touch and go from day one. But once we figured out the Reapers were focusing on the major centers, it became easier to avoid direct contact. Until London. Yeah. We held back as long as we could, sending in recon teams. Lost a lot of good men planning this attack. But with soldiers like Major Coates, and knowing you'd bring us help, we held on. Without you and your resistance, we'd be dead in the water. Yeah, the Admiral's being modest. He's the reason any of us are still alive. Let's not start handing out medals just yet. This fight's just getting started. And Hammer better be ready for it. They didn't start out together, but they're ready to stand side by side and win this war. Good. That's what it's gonna take. We'll get it done, Anderson. I was born in London. Really? The entire galaxy united. Too bad it took the Reapers to bring us together. Shepard's the one that brought them together. That's exactly what I meant. I know you didn't like leaving, Shepard. But nobody could have accomplished what you've done. It's good to be back home. There's the FOB. Looks good. Give Hammer the all clear. Sporo tych promów w sumie. Dobrze. Ale trzeba przyznać, że te widoki naprawdę są niesamowite.
Ogólnie to ja kalkuluję, że oprócz tego odcinka pojawił się jeszcze co najmniej dwa, właśnie zaliczający się do końca gry. Więc tak, ja wam już mówię. Come see me when you're ready, Shepard. Jasne. Will do. I thought we'd see more of Hammer here by now, too. A lot of them won't be making it. You two go on ahead. I'll catch up. The fighting here has been some of the worst on the planet. It looks bad, but there's still hope. And you're here. It'll do the troops good to see you. Bolster their resolve. I'm just a soldier like them. You might see yourself like that, but they don't. Like it or not, Commander, you're a hero to these men and women. Don't discount the effect that can have on them. I better go meet up with my battalion. I'll see you at the command center. Jasne. No dobra. W takim razie, prawość dostaliśmy, hurra. W takim razie, cóż, możemy się przejść tutaj dookoła po prostu. Zobaczymy, co tutaj jest jeszcze. Schodzimy na dół. Oczywiście, że każdy mi salutuje. Wejdź! Przez chwilę lewitowałam, a potem próbowałam właśnie zejść po drabinie. W ogóle widać, że ta animacja po drabinie zejścia jest przeznaczona i wchodzenia jest przeznaczona do chodzenia z bronią, bo się automatycznie Shepard ustawia, jakby miała broń. Chociaż nie ma. W sensie to się rzadko zdarza, że właśnie nie mamy broni, a jednak właśnie możemy użyć jakiejś drabiny albo coś, że chodzimy w pancerzu i w ogóle. Natomiast tak, mamy tutaj Jamesa, ogólnie będą tutaj wszyscy nasi towarzysze, a ja zapisać nie mogę, dlaczego? Nie wiem. Będą tutaj wszyscy nasi towarzysze i mamy w zasadzie ostatnią okazję, żeby ze wszystkimi porozmawiać, więc wykorzystajmy ją. Hey, Commander. What, no Lola? Yeah, sorry. You okay? I don't know what I thought I'd feel coming back to Earth. I was ready to fight, ready to die if I had to. But seeing everything like this... I know it's hard to say, but this is only temporary. But first we need to win this thing. Stay focused. Don't let them take your will to fight. I know. You're right. So... I guess this is it, no? One more push. One last fight. Not necessarily our last. It's been an honor serving with you, Shepard. You're a good man and a terrific soldier. Thanks. Whatever happens out there today, I know you'll make me proud. That means a lot to me, ma'am. Good luck out there, Lola. Tak, ja muszę przyznać, że jak za pierwszym razem grałam, albo w ogóle się dowiedziałam o Mass Effect'cie właśnie i obejrzałam pierwszy raz na YouTubie Mass Effect 3, niekoniecznie lubiłam Jamesa, natomiast w trakcie, wiecie, no, gram w to któryś raz oraz zmieniła się moja perspektywa, no bo, cóż, lata w zasadzie po pierwszej grze, więc... Dobra, niech sobie pogadają. Tak patrzę, czy możemy tutaj z nimi jakoś porozmawiać, jakoś, wiecie, ich podnieść na duchu. Repeat your last. Say again. Kensington reports 100% killed in action. All of them? About transmission SOS reported they were being overrun by enemy forces. No word since. All personnel presumed dead. Shit. Thompson and Dewhurst were posted there. Maybe they got out. We don't know for sure. We'll advise as more intel becomes available. Tak, ale jak ja mówiłam... Aha, to nadal... gadają. Para 2 Command has been advised. Air Control is transferring now.
Masakra. Swoją drogą, koleś robi krzesełko? Tak to się nazywa? Podziwiam wytrzymałość mięśni. No dobra, wiecie co, nie będę dalej słuchała tego, co przez radio mówią, bo jednak trzeba się ruszyć. Natomiast tak, jeszcze kontynuując to, co ja mówiłam, prawda, że ja w zasadzie teraz minęły lata od czasu, kiedy pierwszy raz właśnie zagrałam Mass Effect i zmieniła się moja perspektywa i naprawdę James jest postacią, którą ja w tej chwili naprawdę lubię po prostu i wiecie, po prostu jest sympatyczny i tyle. I to w zasadzie wszystko, co chciałam powiedzieć. Teraz mamy tutaj Ashley, z nią oczywiście też sobie pogadajmy. Are you holding up? Restless. Everything depends on this. Think we have a chance? There's always hope. That's how we got this far. And you made it happen, Shepard. You're the reason we're here. I've had people like you picking me up and dusting me off when I stumbled. Lost count of all the times you saved me. Almost as many times as you saved me, hero lady. It always comes down to this. Feels like a thousand years since we met on Eden Prime. So much has happened. It's hard to figure out how we got here. To jest akurat prawda. You're a survivor, Ash. Always were. I hope you're right. I'm right. You're a fine soldier. A specter. I'm lucky to have you. Thanks, Commander. Okay. One more hill to take, Lieutenant Commander. You ready? Aye, aye, Captain. I'm ready. Swoją drogą, szczerze przyznam, że w toku tego, co się działo w trakcie wszystkich Mass Effectów, ja naprawdę aż zdążyłam zapomnieć, że istnieje coś tak, jakaś taka struktura organizacyjna jak Widma. Naprawdę, bo to jest po prostu, no, tak wiele się dzieje, że naprawdę, zwłaszcza w Mass Effect 3 mamy wojnę, ten status Widma to w ogóle przestał dawno temu już się liczyć, a jednak w zasadzie jedyne, co przypomina o tym statusie Widma, to biuro zamówień Widm. Technik komunikacyjny, porozmawiajmy. Oczywiście, że tak. Tutaj by chyba był Mordin, jeśli by przeżył Tuczankę, bo oczywiście, nie wiem, czy wam też mówiłam, bo ja zapominam takich rzeczy, zwłaszcza, że to było kawał czasu temu. Natomiast właśnie Mordina da się uratować na Tuczance i pewnie tutaj by był, gdybym go uratowała. Więc pogadajmy z innymi. Jacob, którego Jacob najbardziej Taylor? Nie lubię, ale co z tego? Shepard, that you? Jacob, holding up? Kicking ass, more like... My kill count's through the roof. I dobrze. We'll meet and compare notches when this is over. You got it. There's this, great little bar in Rio we have to check out. I'm holding you to that. Give him hell, Jacob. Yes, sir. Shepard out. Is there someone else I can connect you to? Uznaję za bardzo dla nas, na rękę nam, że każdy akurat jest w stanie odebrać połączenie. Ale też fajna opcja, że nawet z towarzyszami, którzy nie są w naszej aktywnej ekipie, że tak powiem, ekipie Normandii, jesteśmy w stanie porozmawiać, się pożegnać, podnieść nasze morale. Miranda Lawson. Certainly. I'll connect you now. Commander. Hope you don't mind me crashing this little party of yours. Not at all. Feeling better? Much. Got a few sideways looks from Alliance Brass when I offered to help. They can't be choosy at this point. I'm glad you made it. Shepard, I wanted to say goodbye. Goodbye? If we both come back from this at all, everything will be different. Sure, everything will change, but on our terms. We've been running until now, Miranda. It has to stop. I understand. This isn't goodbye. You have to believe we're not done yet. Listening to you, I can believe it. Good. And Miranda. Yes? Be careful. I promise. And you too, Shepard.
there someone else I can connect you to? Grunt. A, on zrobi tylko za dymę. Jego nie obchodzi szanse na przeżycie. On robi za dymę, koniec, kropka. No właśnie, on tylko robi za dymę. Zwycięży, koniec, kropka. Płakałabym, gdybyś się nie zjawił. Oczywiście, że tak. Same here, Shepard. Okay. Grunt out. Is there someone else I can connect you to? Oczywiście, cała chmara ludzi. Jack. Ona też będzie wymiatała, Shepard? Po prostu. Shepard, is that you? Kim z tym, że wszyscy możemy zginąć? Ważne ilu... Jack, i jak bardzo ona może wymiatać. We're way south of your position. We saved some resistance fighters with barrier support. Bringing a bit more firepower your way. I'll see you on the other side. I won't let you down, Shepard. Go kick some ass. Wzajemnie. You too. Is there someone else I can connect you to? Zaid Masani. Certainly. I'll connect you now. Almost thought you weren't gonna make it, Shepard. Glad I was wrong. You doing okay, Zaid? Yeah. Hope you've got one hell of a speech to get everyone moving. Looks like we might need it. Never seen anything like this. We don't stop it now, it gets worse. No kidding. Just doesn't feel like a real ground war when your opponents are taller than goddamn skyscrapers. Prawda. Still, no use talking about it. Ready to go when you are. Let's gut the bastards. Is there someone else I can connect you to? Steve Cortez. Certainly. I'll connect you now. Commander, you made it. Glad I can say the same about you, Cortez. I've come too far to lose my pilot now. I apologize for that. Things got too hot. Thought maybe I could do another run and head back around. Well, not one of my finer moments. If I'd been flying my old Trident, things might have been different. What matters is we took out that AA gun. Absolutely. And the Reapers are next. That's the idea. Dokładnie, taki jest plan. It'll happen. Koniec, kropka. I'm just glad I can play a part. And Commander, thanks for making me believe again. If you hadn't, it helps to have reason to live again. Stay sharp, Cortez. Yes, ma'am. No właśnie, niestety gdybyśmy olali wątek prywatny Corteza, wątek fabularny Corteza, to on niestety by tutaj zginął, o czym właśnie mówi, że przywróciliśmy mu wiarę do życia, a właśnie gdybyśmy go olali, zostawili z jego żałobą, to niestety faktycznie dołączyłby do swojego męża zmarłego. Kasumi Goto. Certainly. I'll connect you now. Hey, Shep. You ready down there? It depends on whether you've got the crucible good to go. Oh, it's ready. No idea what it'll do exactly. But it's gonna be big. Good luck, Shepard. If you live through it, drinks are on me. Is there someone else I can connect you to? Samara. Certainly. I'll connect you now. I wondered if I'd see you again, Samara. It's past time I joined your battle. You helped me a great deal in the monastery, Shepard. Thank you for returning the favor. Only your actions will be remembered. May you choose them well. Farewell. Is there someone else I can connect you to? I'm done. Yes, ma'am. No dobra, w takim razie ruszamy dalej. W dalszym ciągu zapisać nie mogę, co, wiecie, nie przeszkadzałoby mi to w skończeniu odcinka oczywiście, ale jednak trochę... Nieprzyjemne uczucie, że nie mogę właśnie zapisać gry w tym momencie. Dobra, zobaczmy, co tutaj jeszcze jest dookoła. Garus. Make sure we iron out these logistical problems. Yes, sir. The Krogan don't want to share supplies. That's just Rex playing hard to get. Tell him I've got a crate of Denorian beer I'd be happy to barter with. And that ought to get his attention. Shepard. So I guess this is... Just like old times. Might be the last chance we get to say that. You think we're gonna lose?
No, I think we're about to kick the Reapers back into whatever black hole they crawled out of. Then, we're going to retire somewhere warm and tropical and live off the royalties from the vids. Wytrzymalibyśmy na emeryturze? Find out what a Turian human baby looks like. I'm game, though I think adoption is a better idea. Biology may not cooperate. Huh. I suppose there will be a lot of little Krogan around soon. We just have to beat the Reapers first. Czy ty sugerujesz, żebyśmy przygarnęli Kroganina? May you be in heaven half an hour before the devil knows you're dead. Not sure if Turian heaven is the same as yours, but if this thing goes sideways and we both end up there, meet me at the bar. I'm buying. Wiecie co, z jednej strony to jest miła opcja, natomiast realistyczna bardziej jest ta jednak. Dobra, niech będzie to, że nikt nie zginie. We're a team, Garrus. There's no shepherd without Vicarion. So you better remember to duck. Sorry, Turians don't know how, but I'll improvise. And Shepard, forgive the insubordination, but your boyfriend has an order for you. Come back alive. It'd be an awfully empty galaxy without you. Goodbye, Garrus. And if I'm up there in that bar and you're not, I'll be looking down. You'll never be alone. Never. Dobra, idziemy dalej. Trwa zapisywanie. Przynajmniej tyle, że autozapis mi się włączył, jak ja nie mogę zapisać. Super, nie ma co. No ta, bo nie przeszlibyśmy sobie przez mury bez strzelania, nie? Dobra, kto tam? Tu, sio. Zombie. Goddammit, nic nie widzę. Nic nie widzę, jak to działko strzela, wiecie? To jest najgorsze. Sio mi stąd. No. Zombie mimo wszystko są dla mnie gorszym przeciwnikiem, wiecie? Bo one są bardzo szybkie, więc plus się właśnie wspinają. Dlatego też według mnie warto jest je pierwsze załatwić. W ogóle gdzie one są? To jest dobre pytanie. Czy one się wspinają gdzieś tutaj? Kurka wodna, jak ja... Ach. Oho. Dobra. Chyba skończyłam. Nie umiem strzelać na tym działku, okej? Okay? Nie każcie mi więcej. Nie lubię, nie umiem. Zostawcie mnie. Natomiast tak, myślę, że tym jakże wesołym akcentem, który mi się niekoniecznie podoba, bo zwyczajnie nie lubię tego działka, takiego działka bardziej, myślę, że właśnie tutaj sobie zakończymy, a raczej przerwiemy po prostu, bo ja przez to głównie, że nie mogę nawet zapisać gry, to zaraz znowu siadam do nagrywania, dlatego też, cóż, to jest pierwszy odcinek z naszej batalii na ziemi ze żniwiarzami. Jak mówię, ja według mnie wyjdą jeszcze co najmniej dwa, natomiast może być tak, że podzielę to jeszcze na trzy, zostanie to podzielone. Tak więc póki co ja się z wami żegnam, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że cóż, że wam się podobało i że będziecie ze mną do końca tej gry. Do usłyszenia, cześć!